Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzień dobry, Małgorzata Kozicz. Zapraszam na program Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzisiaj naszym gościem jest Beata Juchniewicz, kompozytorka muzyki klasycznej, założycielka zespołu metalowego, wykonawczyni także muzyki pop, autorka prozy i poezji i studentka Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo bardzo tych różnych ról i funkcji i takiego wyrażenia siebie artystycznego. To wszystko są twoje kontrasty, czy to uzupełnia się w tobie wszystkie te twoje role? Chyba myślę, że wszystko uzupełnia mnie, bo wszystko, co ja robię, to jest jakby część mojej duszy i nie mogłabym odkazać się od czegoś jednego. Muszę robić i klasyczną muzyką, to jakby moja sama profesja, ta muzyka akademiczna, ale także bardzo uwielbiam metal, chociaż w ostatnim czasie troszkę od niego odeszłam i zaczęłam mieć interes w muzyce elektronicznej i więcej robić muzykę popową. Także od dzieciństwa bardzo marzyłam pisać książkę. Mam bardzo wielkie marzenie wydać tą książkę i piszę powieść już dużo lat. To po prostu to wszystko uzupełnia moją tą jedną profesję klasycznego kompozytora, bo to wszystko mnie bardzo pomaga. Ja lubię motywy z muzyki metalowej przedać na muzykę tą akademiczną. Także lubię różne epigrafy pisać na utwory, które są więcej z mojej tej prozy różnej, tak. Nie myślę, że tutaj jest dużo kontrastu. Ja za bardzo nie znam się jakby na muzyce, na historii muzyki, ale tak z tego, jeżeli kogoś zapytać, jakich znasz kompozytorów wybitnych w historii, to najczęściej chyba będzie wymieniać no, mężczyzn. Tak jakby wydawałoby się, że dla kobiet to nie jest bardzo taki typowy zawód. Jak to jest teraz na Litwie? Teraz na Litwie naprawdę jest zupełnie druga sytuacja. Tak, raniej było tylko męska profesja i naprawdę na przykład w XIX wieku było zaprzeczone nawet dla kobiet być kompozytorkami. Można było być pianistkami, ale nigdy nie można było na przykład instrumentalistom grać w orkiestrze kobietom. A kompozycji to zupełnie nie wolno było uczyć się. Na przykład w konserwatorii w Wiedniu było zaprzeczone uczyć kompozycji kobiety. Ale później to zaczęło jakoś zmieniać się, bo wynalazł się ten feminizm i więcej kobiet jakoś zaczęło wojować za swoje prawo. I teraz na przykład i na świecie, i osobiście na Litwie zauważyłam, że bardzo dużo jest kobiet-kompozytorów. Nawet u nas w akademii jest więcej studentków dziewczyn, czym chłopców. I później już w zawodzie, w tym przy takiej pracy nie ma takiej jakiejś konkurencji, powiedzmy, między właśnie kobietami i mężczyznami? Czy... Nie, naprawdę nie. My jakoś na jednym poziomie wszyscy jesteśmy i nie ma tak na przykład, że tam nauczyciele myślą, że ot, mężczyzny będą pisać lepiej muzykę, albo tam na przykład na egzaminie nie mówią, że aj ty kobieta, ty musisz gorzej pisać. Naprawdę tego nie jest. Naprawdę wszystko jest bardzo równe. A ogólnie ten świat takiej muzyki właśnie z tej strony kompozytorów, takich twórców muzyki, to jest taki świat, gdzie też jest no, konkurencja. Co jest takim wyrazem jakby już sukcesu, że ty jesteś w tym dobry? Co musi się takiego stać? Chyba to nie jest tak, że coś jednego staje się. To chyba ty musisz bardzo po trochę iść po tej drodze, muszą twoje utwory być wykonane na koncertach, na festiwalach, może jakieś konkursy wygrać. I kiedy ta biografia napełnia się takimi малыми, większymi troszkę życiowymi jakimiś rzeczami w tym świecie kompozycji, wtedy ty już jakoś po trochę i idziesz na ten większy poziom. A tak ty, naprawdę nie myślę, na przykład jak dla piosenkarzy, вот, wygrać jakiś X-Factor już to jest już wielkie dostigi. A dla kompozytorów my tak, my możemy wygrać jeden konkurs, drugi konkurs, ale to nie jest tak, że jeden konkurs wygrałam i to już wszystko. No właśnie, ty ostatnio też wygrałaś i tym latem parę konkursów takiej muzyki akademickiej. Tak. I ogólnie masz na swoim koncie takie zwycięstwa, chociaż jeszcze jesteś studentką, czyli właściwie początek twojej drogi. Jak to jest z tymi konkursami? Co dla ciebie znaczy udział w tych konkursach? Dla mnie naprawdę konkursy są ważne nie dla
tego zwycięstwa, chociaż jasne, zwycięstwo też bardzo fajne, ale dla mnie to jest po prostu po pierwsze dla mojej wiary w sobie, bo każdy człowiek ma zawsze wątpliwości w tym, co robi, i ja także mam. I po prostu ten udział w konkursie i zajęcie jakiegoś miejsca, to mnie jest jakby... Sama sobie ja dokazuję, że ja warta tego, co ja robię. A z drugiej strony, mnie konkursy są jak masterclass takie, bo bardzo dużo konkursów, nie we wszystkich, ale w niektórych konkursach ty możesz siedzieć na repetycjach przed koncertami, później, jeżeli najczęściej te konkursy bywają anonimne, to później tylko już anonimnie tobie organizatorzy, czy na przykład jak taki jest konkurs Vox Juventudis, z którym ja 3 razy zwyciężyłam, też on przechodzi anonimnie i można siedzieć na repetycjach, słuchać, jak to naprawdę dźwięczy, bo na przykład ja na samym koncercie jestem w takim trochę afekcie i nie bardzo mogę zrozumieć, co tam robić, jak ta moja muzyka naprawdę dźwięczy. Ja bywa naprawdę, pamiętam, tą wiosną był festiwal modernistycznej muzyki Druskomania i był koncert dla skrzypki i wiolonczeli w nocy w kościele jednym. I ja tam pisałam, też napisałam utwór dla skrzypki, wiolonczeli i żywej elektroniki i naprawdę złapałam siebie na tym, że ja przeszedł ten utwór i to jakby było 8 minut wybrane z mojego życia, ja nic nie pamiętałam, później tylko na drugi ranek już zobaczyłam wideo. Tak bywa na wszystkich, najczęściej bywa mnie na wszystkich koncertach, że ja po prostu nic nie rozumiem, ja bardzo denerwuję się, kiedy ktoś drugi wypełnia moją muzykę. To gdy uczestniczysz w takich konkursach, kiedy możesz siedzieć na repetycjach, to możesz sobie spokojnie posłuchać. Ja bywa najczęściej sobie gdzieś zapisuję na telefon, żeby później jeszcze w domu nasłuchać, zrozumieć, co tak zrobiłam, co może nie tak. Później jeszcze organizatorzy mnie coś może mówią, czy ja pytam się. I to po prostu jest taka praktyka więcej. Ale wtedy masz też wpływ na to wykonanie. Możesz coś dla Mogę w sekrecie coś powiedzieć, że może tam coś i na inniej można zrobić. Ale tak najczęściej na tym samym Vox Juventudis tam jest konkurs muzyki churalnej i wypełnia te utwory bardzo dobry chór, to Jauna Muzyka, której dyrygentem jest mój nauczyciel po kompozycji Wacławas Augustynas i ten chór naprawdę bardzo dobrze wypełnia. Nawet ja jak byłam teraz w Polsce na premierze swojego utwora, to chyba na tym samym poziomie oni są, prawda? Nie mogłabym powiedzieć, że polski chór jest lepszy, czym nasz. A występ teraz w Polsce, wykonanie twojego utworu, to był pierwszy taki poza Litwą? Chyba tak. Na którym ja sama byłam. Ja nie wiem, może ktoś naprawdę wypełnia jeszcze, bo czy 2 utwory moje są wydane przez Unię Kompozytorów Litwy, trzeci jest teraz maketowany, też wkrótce będzie wydany. I nie wiem, może coś i też wykonują, ale to był pierwszy, na którym ja naprawdę byłam i naprawdę wiem, że to było wykonane nie w Litwie. I jakieś to jest dla ciebie też już jakiś taki krok, że to już za granicą? Tak, dla mnie to był historyczny dzień, ja nawet zrobiłam tatuaż, lakrymozę. Bo to właśnie nazwa utworu. Tak, żeby pamiętać o tym dniu, o tym konkursie, o tym utworze, który ja bardzo lubię i żeby zawsze, kiedy mam wątpliwość, popatrzeć na ten tatuaż i wiedzieć, że ja mogę wszystko zrobić, co zamyślałam. Jak powstają twoje utwory? To co jest dla ciebie taką inspiracją, natchnieniem? Czy czekasz na natchnienie, czy siadasz i po prostu pracujesz każdy dzień systematycznie, żeby coś powstało? Staram się systematycznie, bo w mojej profesji jakby nie ma czasu czekać, kiedy na przykład mam czasu napisać utwór za miesiąc na jakiś festiwal, czy mam jeszcze, mam egzaminy kompozycji zimą, kiedy zimowa sesja idzie później, kiedy wiosenna sesja idzie, latem mam egzamin i muszę do tego czasu napisać do 20 minut muzyki, gdzieś 3 utwory, to patrząc, jaka jest długość utworu samego. I jakby nie ma czasu czekać, ale tak, jasne, lepiej, kiedy jest ta jakaś inspiracja, jakieś natchnienie, ale ja jakoś staram się
zgenerować te idee szybko. Ja jakoś zawsze ich mam. Po prostu bywa, kiedy mam ideę, jeszcze jest, bywa nie starcza samej inspiracji, jak tę ideę więcej wypełnić, jak tam dojść dalej muzycznie, w formie, to staram się po prostu analizować dużo drugich utworów, tych kompozytorów, z których ja uczę się, tam jak na przykład tak jak jest polski kompozytor Krzysztof Penderecki, albo węgierski kompozytor György Ligeti, z których ja bardzo uczę się, bo oni piszą coś takiego, co ja lubię słuchać w klasycznej muzyce. Ale także mnie bardzo pomaga moja ta alternatywna muzyka, muzyka metalowa. Ja lubię na przykład wziąć nazwę z jakiejś mojej piosenki i może nawet nie brać z niej jakiegoś motywu z tej piosenki muzycznego, ale po prostu ta nazwa, ten temat tej piosenki mnie daje jakąś takie natchnienie, jak może ten utwór dźwięczyć. I tak często robię i nawet był jedyny utwór, którym latem wygrałam też ten Vox Aventutis, taki utwór mój Finding the Light, który naprawdę ja wzięłam z piosenki i wzięłam nawet słowo, konstruowałam tam z motywów trochę i nawet wzięłam refren jako i zaranżowałam dla chóra. A kiedy przenosisz właśnie te motywy takiej muzyki alternatywnej do klasycznych utworów, to jak na to reagują na przykład wykładowcy twoi, czy ktoś właśnie z takich już powiedzmy muzyków starszego pokolenia? No ja chyba to tak robię, że jeżeli nie objaśnię, nie zrozumieję. Tylko w tym, w którym ja mówiłam, Finding the Light, już tam było jaśniej. I dostałam i krytyki nawet, że wygląda jak dwa różne utwory, ale to też jest bardzo... Nie wszystkim tak może przejść, bo niektórym na odwrót to bardzo spodobało się, mojemu nauczycielu też to, jak, też to bardzo podobało się. Ja jak usłyszałam pierwszy raz ten utwór na repetycji, też pomyślałam, że może to bardzo różne dźwięczy, bo naprawdę tam faktury trochę ja inne brałam. Ta początek tam była taka więcej już bardzo to taka poważna muzyka, później naprawdę tak słychać, że to jest taki więcej alternatywny motyw zaranżowany dla chóra, ale prosto dla niektórych to zrobiło wrażenie, dla niektórych to pokazało się, że to jak dwa różne utwory, ale to jest normalne w muzyce, ja myślę. Nigdy nie będzie tak, że wszystkim będzie jednakowo podobać się czy nie podobać się. Oprócz tego, że piszesz muzykę, to w tym zespole metalowym, czy też w swoich solowych projektach, to śpiewasz też? Tak. I co wkrótce będzie można zobaczyć? Bo czytałam gdzieś w jakichś wywiadach, że coś tam na jesień też planowałaś takiego bardziej. Tak, ja przez lato robiłam album solowy. To wczoraj jakraz miałam kompozycję, pokazałam już swojemu nauczycielu ten album i on mnie powiedział, że muszę dalej coś, prawda, coś robić, gdzieś wykładać, to ja chyba muszę jeszcze dla reżyserowi dźwięku coś pokazać, bo ja jestem trochę nową w tej elektronice i to jakby nie jest moja profesja reżysować dźwięk, ja muszę tylko komponować. To chyba, nie wiem, trzeba coś pokazać, żeby tam troszkę podmiksowali i później coś może z tego będzie. Ja jakby chciałabym występować nawet z taką muzyką, z pop-upem, to jest taka spokojna muzyka w stylu dream pop, jak niby Lana Del Rey. I mnie jakoś w ostatnim czasie coś takiego zachciałoś robić po wszystkim tym wielkim brzmieniu metalu. Zachciało się coś spokojniejszego trochę, jakby trochę drugą stronę siebie pokazać może nawet. Mówisz, że denerwujesz się, kiedy twoją muzykę ktoś inny wykonuje, a jak z tym, że sama będziesz na przykład śpiewała? Ja, naprawdę, ja mam bardzo wielką bojaźń sceny, to chyba będzie jeszcze gorzej, chociaż bywa, kiedy ktoś drugi wykonuje, wygląda, że lepiej ja sama wykonywała, bo wtedy coś zależy ode mnie, a tak jak kiedy chór wykonuje, czy instrumentaliści, to wygląda, ja nic nie mogę zrobić, ja już napisałam i udałam dla świata, a już jak oni to zrobią, to już wszystko. To naprawdę nie wiem, jak to będzie, ale dla mnie też jest trudno samej wykonywać, bo boję się sceny naprawdę bardzo.
Ta literatura, pisanie, książki to też ważna część, jak mówisz, w twoim życiu. O czym jest ta książka, którą chciałabyś wydać? To jest historyczna powieść. Czas akcji idzie w XIX wieku, zaczyna się w Austrii, w Wiedniu, później przemieszcza się wszystko do Londynu. I główną bohaterką jest dziewczyna, młoda dziewczyna, która marzy być kompozytorem, ale jest jej bardzo trudno, dlatego że wtedy była ta dyskryminacja. I jakby ja tam przemyślałam, że ona była pierwsza kompozytorka dziewczyna, która popadła do konserwatorii w Wiedniu, uczyła się u kompozytora Antonia Salieri. I tak prosto swoich wymyślanych personaży, bohaterów przemieściłam w tę historyczną epochę z tymi historycznymi, historycznymi bohaterami. Na przykład ona żyje w Wiedniu i idzie sobie po ulicy i widzi Beethovena. Tak, i to jest jej już ideal. I później jedzie do tego Londynu, tam też i królewska rodzina jest. I też pociekawiłam się, jaka była sytuacja w XIX wieku w Anglii, bo nigdzie nie jest, nawet ja jak uczyłam się w konserwatorii teraz, w akademii, nigdzie my nie uczymy się, jak to było w Anglii. Tylko od Francji, Włochy, Austrii, Niemcze, ale jak to było wtedy w Wielkiej Brytanii, nigdzie, no i naprawdę nie było mocno ciekawie, ale to i jest ciekawe, że nie było ciekawe, dlatego że dlaczego tak było? I naprawdę tam jest też swoja specyfika, swoja kultura, że tam bardzo lubili stawić opery, pisać opery pod dramy Szekspira. I byli też i ten Covent Garden, i dowiedziałam się, że tam jak i dyrektor był, że on też był kompozytorem, on też jest u mnie jako personaż w mojej książce. Tylko bardzo mało o nim jest informacji, tak musiałam troszkę więcej wymyśleć. Ale po prostu mnie bardzo podoba się pisać powieść nie zupełnie historyczną, ale swoich bohaterów w tę historyczną epochę wmieścić i jak oni tam będą żyć, z kim obcować i tak dalej. No oprócz tego, że ciekawie brzmi, to jeszcze fajny taki, tak myślę, sposób na popularyzowanie właśnie muzyki klasycznej, żeby coś tam jeszcze w tym całym takim, w całej historii jeszcze coś przemycić, jakaś taka wiedza. No ja mam nadzieję. Ja po prostu jako kompozytor, jako nawet muzykant zauważyłam, że w literaturze jest bardzo mało powieści, gdzie główne bohatery byliby muzykanci. Są takie, ale wtedy ta muzykalność, ona taka bardzo powierzchna. I jakby jasne czemu, pisarze, oni nie są muzykanci, może niektóre tam trochę. I oni wszystko i przedają tak powierzchownie. A ja jako kompozytor mam nadzieję, że mogę troszkę głębiej wkopać się i przedać to, jak muzykant, jak kompozytor widzi ten świat, przez co on widzi, jak to wszystko słyszy. Ja także tam dużo chyba i filozofii wkładam, bo u mnie tam jeden personaż jeden taki bardzo cyniczny, filozoficzny, on cały czas swoje ma jakieś zdanie. To mnie po prostu, co jeszcze ciekawi, gdy ja to piszę, że ja muszę bardzo dużo wszystkim ciekawić i filozofią, i historią, i estetyką, i tego czasu, i do tego czasu, żeby to wszystko wepchnąć tam, żeby to było jakby normalnie. Dlatego mnie zupełnie więcej podobają się historyczne powieści i czytam więcej historyczne, czy te, które idą w tej epochie. A masz już jakieś takie konkretne plany co do tej książki dla wydawnictwa zaproponować? Tak, ja teraz mam, ja piszę tę książkę naprawdę 6 lat, z 14 lat zaczęłam, ale to cały czas zmieniałося, cały ten plan, cała idea. I teraz mam już napisane pół książki. Mam nadzieję, że za ten rok napiszę drugą połowę, wtedy, ale to jest dużo bardzo pracy z redagowaniem, ale później mam wysyłać, myślę wysyłać do wydawnictwa, jasne, i zobaczymy, co będzie. Może i uda się. No, brzmi naprawdę ciekawie. Dziękuję. Wspomniałaś kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, tak. A jeszcze w ogóle polska muzyka, polska kultura i no w ogóle twoje pochodzenie jakby polskie ma jakoś dla ciebie też jakieś znaczenie, jakieś inspiracje, że z tego coś tam czerpiesz, coś z tego bierzesz dla siebie?
naprawdę mało, bo ja jako rodziłam się, rosłam i teraz mieszkam na Litwie. Ja więcej jakby czuję się Litwinką, czym Polką. Teraz byłam w Polsce i nawet mówiłam, że chyba w paszporcie jestem Polką, ale w sercu jestem Litwinką. Ale ранее, na przykład, ja chciałam być polskim kompozytorem, bo uwielbiałam Chopina, Fryderyka Chopina, którego teraz bardzo kocham. I chciałam pisać taką więcej narodową muzykę, coś jakieś modernistyczne, polonezy, mazurki. To było dla miłości tej Chopina. Ale teraz chyba zupełnie, nawet i w litewskiej muzyce, jako, ja jako litewski kompozytor, nie czerpię zupełnie z tej narodowej twórczości czegoś. Prosto więcej to jest, żeby nie odstawać od swego czasu, żeby pisać muzykę aktualną, to jest to, nie jest to niejakie sprawy nacjonalności. Jak? No, jakie są najbliższe plany? Takie na najbliższe, nie wiem, pół roku, najbliższe miesiące? Skończyć akademię. Teraz jestem na czwartym roku, skończę bakalaura. To wszystkie moje plany są na to. Muszę pisać bakalaurową pracę dla smyczkowego orkiestra. Także są drugie utwory, muszę pisać pedagogiczną bakalaurową pracę, ale także mam nadzieję coś robić z tym swoim popowym projektem. Z metalem nie wiem, bardzo trudno na Litwie. Bardzo trudno znaleźć jest drugich instrumentalistów. My na przykład, ja teraz na razie jesteśmy tylko w dwoje, i ja i gitarzysta, i trudno bardzo znaleźć na przykład perkusjonistę, to jest samo ważne. Bo na przykład basową gitarę można sprogramować, a bez perkusjonisty nijak ty nie wystąpisz. Można wystąpić, ale będzie bardzo głupio wyglądać. No cóż, to powodzenia we wszystkich projektach i realizacji wszystkich pomysłów życzę. Dziękuję. I dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem była Beata Juchniewicz, kompozytorka, wykonawczyni i pisarka. A to był już ostatni odcinek programu Wszędzie Dobrze, ale w domu najlepiej. W ciągu kilku miesięcy rozmawialiśmy z 40 inspirującymi, ciekawymi, fascynującymi ludźmi z Wileńszczyzny. Ale takich osób zostało jeszcze więcej, dlatego nie żegnamy się na stale, tylko robimy przerwę. Do zobaczenia. We współpracy z Biurem Nordyckiej Rady Ministrów w Wilnie